Cześć wszystkim, witamy Was w kolejnym odcinku Klasy Atlasa. Jest to odcinek 6 sezonu 3. I dzisiaj cały czas jesteśmy w kontekście rozmów o różnego rodzaju grupach, kulturze, kolektywizmach, polityce tożsamości, dyskursie. I tak właściwie ostatnio sporo jesteśmy w Stanach Zjednoczonych i też dzisiaj będziemy mocno w Stanach Zjednoczonych. Ja nie wiem kiedy, ale ja to ostatnio byłem w Stanach przed lockdownem, więc... Ja też. No, ale jesteśmy. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tak zwanym białym uprzywilejowaniu, który ma angielską nazwę i właściwie też jest kojarzona ta nazwa w Polsce, white privilege. White privilege. Kariatyda jest biała i dlatego jest uprzywilejowana. Wiedzieliście o tym? Wszystkie marmurowe rzeźby, z których zlizła farba albo nigdy nie były malowane, są białe. I co teraz? Moim zdaniem można zakończyć odcinek. Cała rzeźba i połowa architektury to jest, zwłaszcza starożytnej, to jest white privilege i rasizm. Generalnie, no proszę zbombardować Akropol. Kończymy. Dobrze, a temu wstępowi staramy się być obiektywni, więc... Ale niekoniecznie poważni. Nie musimy być zawsze poważni. No dobra, to Ty, Mateusz, zacznij. Dobra, postaram się chociaż trochę. Więc tak, pojęcie white privilege, czyli uprzywilejowania białych, czy białego uprzywilejowania, stało się względnie modne, względnie popularne w ciągu ostatnich kilku lat w Stanach Zjednoczonych zwłaszcza. I nie wypłynęło od grupek aktywistów politycznych, nie wypłynęło od jakichś radykalnych organizacji antyfiarzy czy czegoś takiego. Nie. Zostało wykute i wyszło z uniwersytetów, z akademii. A konkretnie od Peggy McIntosh, sorry, że Ci wchodzę w słowo, która napisała artykuł, o którym jeszcze będziemy dzisiaj mówić, więc... ale gdzie generalnie stosuje to pojęcie. Wydaje mi się, że jakby przed nią już były tak zwane studia nad białością, bielą, whiteness studies. Białe światło, jak się przejdzie przez ten, to się rozbija na wszystkie kolory tęczy. Przez pryzmat, albo przez krople wody. Ale dobrze, to jest. Więc jakby tego typu myśl o wpływie osób białych poprzez kolonializm, przez imperializm, przez niewolnictwo, przez różnego rodzaju apartheidy było już wcześniej jakby analizowane głównie no właśnie w jakimś tam w ośrodkach akademickich, które się zajmują taką luźną antropologią, kulturą. No mamy coś takiego, co się nazywa studia postkolonialne. Tak. I większa część studiów postkolonialnych bardzo mocno zazębia się z tym, co tutaj rozumiemy pod tym terminem, bo de facto na tym to polega, tak? Co się stało z tubylczymi, rdzennymi kulturami i ludami kontynentu X czy Y, kiedy dotarli tam biali osadnicy, tak? Więc to jest faktycznie już pewien nurt myślenia, który jest... trwa od pewnego czasu. No więc mimo, że ten termin stał się głównie popularny tam mniej więcej od 2014 roku i też przyszedł do Polski i do w ogóle Europy, no to on już powstał wcześniej, więc żebyśmy mieli ten kontekst, że to znowu nie jest tak, że to aktywiści coś zaczynają, tylko no, że znowu widzimy, tak jak intersekcjonalizm wyszedł z uniwersytetów, być może polityka tożsamości mniej, chociaż de facto też. Tak samo z uniwersytetów w ogóle wyszło pojęcie białego uprzywilejowania. I to jest generalnie pewna względnie stała tendencja, no, z całym szacunkiem, ale zazwyczaj uliczni aktywiści działający w terenie, noszący transparenty, organizujący protesty, strajki, marsze itd. no nie są ludźmi, którzy tworzą mniej lub bardziej wyrafinowane i subtelne idee, czy to polityczne, czy społeczne, czy kulturowe. I zazwyczaj miejscem, które jest źródłem tego typu idei, no jest akademia, są uniwersytety, jest środowisko intelektualistów i to idzie od intelektualistów jako twórców przez kolejne szczeble. To w amerykańskim dyskursie politologicznym to się nazywa pipeline of ideas, czyli mamy twórców jakiejś idei, potem mamy ludzi, którzy przekuwają bardzo intelektualną, bardzo skomplikowaną często akademicką ideę w coś bardziej strawnego dla normalnych ludzi i potem mamy już kolejne szczeble w dół, aż do zwykłego szarego człowieka, który na końcu dowiaduje się o istnieniu, że o, jestem biały, jestem uprzywilejowany, do wczoraj tego nie widziałem, teraz już wiem, od jakiegoś aktywisty na ulicy Chicago. No dobra, ale wróćmy do samego pojęcia. Co z definicją białego uprzywilejowania? No, myślę, że co najmniej dwa rodzaje definicji można by tutaj przyjąć. No i pierwsze to jest względnie proste. W sensie łatwo ich rozpoznać, bo jest po prostu zapisane, a mianowicie systemowe uprzywilejowanie białych ludzi, czyli oznacza to, że przepisy prawne już na poziomie prawa stanowionego przez państwo, już na poziomie legislatury dyskryminują w taki czy inny sposób osoby niebiałe albo na przykład konkretnie osoby jednego koloru skóry, na przykład czarnoskórych, i po prostu odmawiają im pewnych praw, które są naturalne i oczywiste w danym kraju dla osób białoskórych. Czyli no, chociażby ustawy prawa Jima Crowa w Stanach Zjednoczonych, prawna dyskryminacja czarnoskórych sprzed okresu Ruchu na Rzecz Praw Obywatelskich, tak, sprzed okresu Rosy Parks i Martina Luthera Kinga, apartheid w Republice Południowej Afryki itd. To jest jakby jedna kategoria, którą no, o tyle łatwo zobaczyć, że po prostu wprost patrzymy na przepisy prawne, ok, mamy zapis taki, a nie inny, wiadomo co się dzieje. Natomiast mamy też społeczne białe uprzywilejowanie, już niekoniecznie dotyczące systemu prawnego, niekoniecznie dotyczące tego, że państwo ustanowiło przepisy, które dyskryminują albo odbierają prawa ludziom innego koloru skóry niż biały, ale mamy też społeczne uprzywilejowanie, które jest dużo bardziej mgliste, jeśli chodzi o jego rozpoznanie. Co to by było to społeczne uprzywilejowanie, Ziemowit? No to tak naprawdę jest to bardzo problematyczne i myślę, że właśnie krytyka... Dlatego ja wziąłem tę łatwiejszą część. Myślę, że też krytyka tego pojęcia jakby wiąże się z faktem, że bardzo trudno jest wskazać na to białe uprzywilejowanie z tego powodu, że białe uprzywilejowanie w tym sensie społecznym, i już teraz będziemy mówili tylko w tym sensie, polega na tym, że osoby o białym kolorze skóry posiadają pewien niewidoczny bagaż przywilejów. On jest niewidoczny, ponieważ on jest na poziomie prawnym, on jest bardziej na poziomie funkcjonowania, on jest bardziej na poziomie jakiegoś takiego codziennego życia i, no i właściwie te osoby go nie dostrzegają, bo dla nich no, to jest norma, tak? Jakby w tym się wychowali, w tym żyją i w tym podejmują decyzje. Więc warto tutaj nawiązać do... Patrzę, który z nas jest bardziej biały tylko. Ciężko powiedzieć, żaden z nas nie jest specjalnie opalony. Peggy McIntosh, chciałem wrócić do... Warto nawiązać do tego jej artykułu, to jest z końca lat 80. To właśnie ona mówi, że owo białe uprzywilejowanie jest właśnie niewidoczne. I generalnie jej artykuł polega na wymienieniu kilkudziesięciu, tam w jednej wersji artykułu to jest ponad 60, w drugiej ponad 50 przykładów białego uprzywilejowania z pierwszoosobowego punktu widzenia. To tak notabene tutaj warto przypomnieć sobie, w jaki sposób intersekcjonalizm patrzy na doświadczenie, tak? Że patrzymy na to, w jaki sposób te osoby jak odczuwają i co dostrzegają, zamiast na przykład oprzeć się na statystykach. Mała dygresja, ale sądzę, że ważna. Wczoraj oglądałem krótki wywiad, czy fragment wywiadu Sama Harrisa z jakimś brytyjskim komentatorem politycznym i generalnie tam rozmawiali właśnie o problemach rasizmu w Stanach Zjednoczonych. No i tam sam Harris jest generalnie przeciwnikiem twierdzenia, że istnieje systemowy rasizm że wiele tak naprawdę z tych statystyk wskazuje, że to, o czym ci ludzie mówią, że tam na przykład większość osób, które są zabijane, większość nieuzbrojonych osób, które są zabijane przez policjantów, to są czarne, co zgodnie ze statystykami jest nieprawdziwe i ze statystyk wynika, że większe jest prawdopodobieństwo, że zostanie się zastrzelonym, jak jest się białym, niż czarnym. I tak dalej. I w pewnej chwili ten facet, ten Brytyjczyk, ja nie pamiętam teraz, jak on się nazywa, powiedział: spójrzmy prawdzie w oczy. Ty i ja jesteśmy białymi ludźmi, białymi mężczyznami ze średniej klasy. W jaki sposób my możemy wypowiadać się na temat doświadczeń tych ludzi, na temat tego, w jaki sposób oni są ciemiężeni. Więc to też bardzo dobrze widać też i w intersekcjonalizmie, że jest ta idea tego epistemicznego dostępu. Tak, nie ma jednej powszechnie dostępnej dla każdego obiektywnej prawdy, są tylko różne punkty widzenia, doświadczenia i odczuwane emocje. Tak, więc ta Peggy McIntosh tak samo, zamiast oprzeć się na jakichś statystykach, na jakichś badaniach, wymieniła kilkadziesiąt punktów. To miał być appendix, ale tak naprawdę w sumie od tego powinniśmy zacząć. Ja tutaj kilka takich punktów sobie tutaj przygotowałem. Na przykład jednym z punktów jest to, że mogę włączyć telewizję, mówi McIntosh, lub otworzyć lub wziąć gazetę i to, co zobaczę, to przede wszystkim ludzi mojej rasy. Tak? To ma być jej zdaniem przywilej. Przywilej. Innym przywilejem jest to, że gdy ktoś jej opowiada o naszej cywilizacji, o naszym narodowym dziedzictwie, to pokazuje ludzi, którzy mają jej kolor skóry, którzy się przyczynili, tak? Czyli w tym wypadku ojców założycieli. Nawet jest jeden punkt, który mówi, że może iść do sklepu muzycznego i właściwie znaleźć muzykę, która głównie reprezentuje jej rasę. A nawet czy iść do supermarketu, gdzie będzie jedzenie, które jest zgodne z moimi tradycjami kulturowymi, z jej, że może iść też do fryzjera i wiedzieć, że ta osoba będzie wiedzieć, w jaki sposób pościnać jej włosy, tak? W jaki sposób jakby to zrobić. Nawet ma taki punkt jak to, że może mówić z pełnymi ustami, bez komentarzy, które sprowadzają to jej zachowanie do jej koloru skóry. Więc widzimy, jakiego rodzaju to są przywileje. Oczywiście nie ma sensu ich teraz komentować, poza tym... Tylko powiem jeszcze jeden tutaj, który zobaczyłem, a jest bardzo ciekawy punkt, ten, który jest jako 8 wymieniony, czyli mogę podjąć się pracy u pracodawcy, który musi zatrudniać pracowników, biorąc pod uwagę też kwestie akcji afirmatywnych, bez podejrzliwości ze strony współpracowników o to, że dostałam tę pracę tylko ze względu na rasę. I to jest ciekawe, tutaj nie jest podniesiony problem, że okej, to może z samą akcją afirmatywną coś jest nie tak, może tutaj warto się zastanowić, czy to jest dobre rozwiązanie i tak dalej. Nie. Problem jest tylko z tym, że jeśli dostałaby tę pracę, a byłaby kobietą na przykład czarnoskórą, no to jej współpracownicy mogliby patrzeć i się zastanawiać, podejrzewać, czy ona dostała tę pracę ze względu na kompetencje, czy ze względu na kolor skóry. Czyli sama akcja afirmatywna tworzy ten problem i generuje kolejny, tak? Ale to nie jest już tutaj rozważane w w jej pracy. Tak, no i oczywiście przede wszystkim te wszystkie punkty, czy większość z nich wiąże się z faktem, że większością w Stanach wciąż są osoby białe. I nie ktoś wybaczy, ale jeżeli prezydentem Stanów Zjednoczonych jest Barack Obama, który jest czarnego koloru skóry, no to on będzie jeszcze więcej w mediach, nie dlatego, że jest jakiegoś koloru skóry, tylko dlatego, że jest prezydentem. No i jeżeli Peggy McIntosh wskazuje też, jeden z punktów mówi o tym, że ona może wejść do sklepu i kupić sobie szampon i ona wie, że ten szampon będzie dostosowany do jej włosów. I to jest przykład białego uprzywilejowania zamiast faktu, że no, po prostu wolny rynek działa tak, że siłą rzeczy większość reklam będzie kierowana do większości. Tak jak Ben Shapiro raz powiedział, to na pewno nie jest jego pomysł. Jestem o tym przekonany, że kapitalizm zna tylko jeden kolor, jest to kolor zielony, tak? Kolor dolarów. To jest bardzo ładne. W każdym razie, więc tak naprawdę wychodzimy od artykułu, który jest absolutnie nienaukowy. Znaczy to powiedzmy sobie wprost. Tam swoją drogą jednym z punktów, które ona wymienia jako białe uprzywilejowanie, jest punkt, że mam większą szansę opublikować ten artykuł, będąc białą. To jest w ogóle... Swoją drogą fakt, że publikuje ten artykuł, no w jaki sposób ona może się wypowiadać jako biała kobieta na temat nieuprzywilejowania czarnoskórych kobiet na przykład, tak? No, jakby to jest ten problem, że gdyby iść w to bardzo serio, to nikt nie może powiedzieć nic o niczym, oprócz swojego własnego doświadczenia. To znaczy, no nie. Więc... W intersekcjonalizmie jest ta idea, że osoby, które są uciskane, mogą tobie wskazać. Ale ona tu nie jest uciskana. Ale ona nie jest uciskana. No właśnie, ona jest uprzywilejowaną. Tak? Okej, więc to białe uprzywilejowanie to jest tak naprawdę masa niewidocznych rzeczy, która nie ma żadnego oparcia właściwie w niczym. Moim zdaniem, tak jak intersekcjonalizm można jakoś rozważać mniej lub bardziej na poważnie, tak ta idea wydaje mi się zwykłym absurdem. To znaczy zmusza się ludzi do, to się mówi o sprawdzaniu swojego uprzywilejowania, tak? Check your privilege. Czyli że właśnie mamy się zastanawiać nad tym, w jaki sposób nasz kolor skóry sprawia, że my jesteśmy uprzywilejowani, tak? Bo otwieramy gazetę i tam widzimy większość białych osób. No, tylko że, no nie wiem, gdybym był białym człowiekiem, białym mężczyzną i żył na przykład w Chinach, to niespecjalnie by mnie zaskakiwało, że otwieram gazetę i widzę Chińczyków, że włączam radio i słyszę mandaryński, czy jakiś inny dialekt chiński i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, tak? Więc jakby z samego faktu, że żyje się otoczonym przez takich, a nie innych ludzi, jakby okej, tylko co miałoby z tego dalej wynikać, tak? No dobra. No to może przejdźmy do tego, jakie są skutki, tak, te negatywne skutki. Tak, bo przede wszystkim zaciera się różnica między faktyczną i prawną dyskryminacją, a ewentualnym rasizmem w społeczeństwie, tak? Czyli że na przykład jest tam, nie wiem, 2% białych suprematyców w Stanach i nagle te dwie rzeczy się zupełnie zacierają. Znaczy nie potrafimy ich odróżnić, więc też przez to mamy zupełne pomieszanie z poplątaniem. Kolejnym skutkiem no jest coś, co moglibyśmy nazwać fenomenem białej winy, czyli to, że my się właśnie samobiczujemy ze względu na naszą przynależność rasową. No i to jest w ramach tak zwanego sprawdzania swojego przywileju, co z kolei zresztą prowadzi do w ogóle myślenia w kategoriach trybalistycznych i grupowych. I znowu wracamy tak jak w intersekcjonalizmie, tak jak w poprzednim temacie, który dotyczył polityki tożsamości, mówimy tutaj o kategoryzowaniu ludzi poprzez grupy. Nie ze względu na ich tożsamość jednostkową, na ich charakter, na ich cechy, zalety, wady, tylko ze względu na to, jacy się urodzili. I to najniższy poziom jakby grupowy, bo to jest coś, co jest absolutnie niezależne od człowieka. Człowiek może zmienić, na przykład jeśli nie mówi po angielsku i jest z tego powodu dyskryminowany, może się nauczyć, może zmienić swoją religię, może zmienić wiele elementów kultury, no ale z całym szacunkiem koloru skóry nie, chyba że choruje na ciężką chorobę jak Michael Jackson, ale no to jest raczej przykład przykry, a nie... No a propos swoją drogą skutków i wpływu, to ten artykuł Peggy McIntosh jest czytany w publicznych szkołach, niektórych w Stanach. Jakby czytają listy zupełnie absurdalnych punktów. No ale dobra, dalej. A potem białe dzieci dostają bicz w ręce i mówią: zdejmijcie koszulki. No w pewnym sensie tak, bo to też prowadzi do obwiniania osób o białym kolorze skóry za czyny, których nie popełnili, tak? Za niewolnictwo, tak, za kolonizację. Wina, grupowa odpowiedzialność za zbrodnie przodków itd., itd. No i też dążenie do prawnej dyskryminacji osób białych. I tutaj myślę, że akcja afirmatywna, która jest zła i dla osób białych, i dla osób czarnych, bo nagle im się mówi, że nie muszą się bardziej starać i... Tak. No i to jest kwestia, to jest akcja afirmatywna, jest generalnie rzecz biorąc rasistowska, nie tylko dlatego, że dyskryminuje prawnie osoby białe, ale też dlatego, że upupia i traktuje jak jakieś trochę upośledzone dzieci, które wymagają surowego taty państwo albo dobrej niani rządu, która im będzie pomagać, bo inaczej to sobie nie poradzą, bo są no, niezdarne i tak dalej. Tak? Więc jakby z punktu widzenia osób czarnoskórych jest to dosyć uwłaczające, jest to dosyć upokarzające, o czym m.in. taki czarnoskóry ekonomista Thomas Sowell dość często pisał i na szczęście jest trochę publicystów i tak dalej, którzy właśnie z perspektywy doświadczenia osoby czarnej, żeby nie być oskarżonym o właśnie o wypowiadanie się z pozycji white privilege, mówią wprost o tym, że no to jest rasistowskie, bo po prostu traktuje ich jako ludzi głupszej kategorii, mniej zaradnej. Niedawno wyszła książka Candace Owens, która jest czarną konserwatystką, która bardzo mocno krytykuje akcję afirmatywną Black Lives Matter i w ogóle całą jakby lewicę amerykańską i ich podejście do kwestii czarnej mniejszości. To może warto byłoby się przyjrzeć tej książce. Coś chciałeś dodać? Tak, tylko chciałem dodać, że jest to o tyle zabawne, że w całej mowie o polityce tożsamościowej, o tym, że każdy ma prawo do swojej tożsamości, czarnoskórzy mają prawo do swojej do tożsamości związanej z ich etnicznością i tak dalej, jest to narracja w dużej mierze narzucana przez starszych, białoskórych panów z Partii Demokratycznej. I jeśli na przykład jakiś murzyn, jakaś czarnoskóra osoba ma poglądy bardziej na, powiedzmy, konserwatywne, czy wolnorynkowe, czy prawicowe, czy cokolwiek, co nie wpisuje się w ich kanon, to jest nazywana Oreo, czyli czarny na zewnątrz, biały w środku. I jest to generalnie coś, tak jak w marksizmie była zdrada proletariatu, tak było niezrozumienie swojej proletariackiej sytuacji, świadomości, brak rozpoznania świadomości proletariackiej, to tak samo tutaj jest zdrada swojej rasy i etniczności, no bo wiadomo, że jeśli jesteś czarnoskóry, a nie jesteś demokratą, to coś musi być z tobą nie tak, to jesteś zdrajcą rasy. No Owens jest nazywana rasistką i tak dalej, więc... No dobra, uważamy, że pojęcie białego uprzywilejowania, ja wiem, że nie mówiliśmy dużo na temat tego, czym ono faktycznie jest, ponieważ jest to po prostu tak bzdur. Teraz powiedzmy, dlaczego jest w ogóle niepotrzebnym pojęciem, jest niepotrzebną ideą. Przede wszystkim zwróćmy uwagę na to, że każdy z nas może wskazać na uprzywilejowanie innych ludzi względem siebie. Tak? Ja na przykład jako osoba, która ma jakąś wadę wymowy, zwłaszcza jak byłem dzieckiem, mogę wskazać na osoby, które tej wady wymowy nie mają. Tak? Ja mam okulary, krzywe, dwa przednie zęby, nie mogę zapuścić kuca, choćbym chciał. No. Tak, i mogę zacząć, albo osoba, która ma ponad 2 metry, może mówić o tym, że jest dyskryminowana. No. Tak. I mówi, sprawdź swój przywilej, masz mniej niż 2 metry, więc mniej się musisz schylać i tak dalej. To jest dokładnie to samo. Naprawdę, to jest po prostu taki absurd. Kolejny problem z tym pojęciem jest to, no, że prowadzi do napięć rasowych. Jeżeli młodzi Amerykanie, czarni i o innych kolorach skórych i biali postrzegają siebie, znaczy jeżeli czarni postrzegają białych jako winnych, jako rasistów, tak? Ponieważ jest też twierdzenie, że jeżeli ty odrzucasz twierdzenie, że jesteś uprzywilejowany, to jesteś rasistą. Czyli to już nie ma znaczenia, czy ty uważasz inną rasę za gorszą, czyli ta tradycyjna definicja rasizmu. Wystarczy, że nie zgadzasz się z jakąś absurdalną, zupełnie arbitralną, nienaukową listą, listą, którą sobie wymyśliła jakaś biała feministka w swojej wieży z kości słoniowej. No więc konsekwencją są napięcia rasowe, tak? I to widać na kampusach, tak? Że biali się nie mogą wypowiadać i tak dalej, czego oczywiście no, o kontrze jeszcze będziemy tutaj mówić. Kolejna rzecz. Zwróćmy uwagę. Załóżmy, że ktoś traktuje ciebie lepiej, bo masz rude włosy. Albo szeroką szczękę, albo niski głos, albo cokolwiek innego, co ty lubisz. Załóżmy, że żyjemy w społeczeństwie, w którym 90% osób uwielbia rude włosy. Więc i automatycznie trochę gorzej się patrzy na osoby, które mają... No automatycznie osoba w takim społeczeństwie, która nie ma włosów albo nie jest ruda, jest traktowana jako mniej atrakcyjna. To czy z tego wynika, że to jest twoja wina? Innymi słowy, jeżeli na przykład jest białe społeczeństwo, które jest trochę rasistowskie i faktycznie jest ci gdzieś tam łatwiej, to czy z tego wynika, że to jest twoja wina? W jaki sposób ja mogę odpowiedzieć za to, co robią inni i w jaki sposób patrzą się na świat inni? Więc to jest kolejny problem. No i wszystko się... wracamy do trybalizmu, wracamy do plemion. Do trybalizmu, do determinizmu, tak, że to, kim ja jestem, jest zdeterminowane przez melaninę w mojej skórze, przez jakieś moje rysy. Już niedługo może Amerykanie, lewicowcy wpadną na pomysł, żeby, nie wiem, ukrzymierzyć. To zupełnie wrócimy do... Będzie aryjska fizyka, będzie czarna... Fizyka, tak jak jest czarna gramatyka. Tak. No, jakby widzimy, że te skrajnie lewicowe wymysły z amerykańskich uniwersytetów prowadzą do naprawdę absurdalnych rzeczy. Ja to mówię ostrzej niż w innych odcinkach, ponieważ... Właśnie zauważyłem, no. Ponieważ mówię, o ile intersekcjonalizm i politykę tożsamości jakoś można ująć w jakiś schemat, o tyle pojęcie białego uprzywilejowania, które nie jest oparte na faktycznym, systemowym, instytucjonalnym rasizmie, jest absurdem. Jest absurdem. I to właściwie wszystko. Słuchajcie, jeżeli chcecie, jeżeli nam nie wierzycie, wpiszcie sobie Peggy McIntosh. Peggy, nie Piggy, chociaż wygląda jak Piggy, przepraszam. Nie powinien był, ale tak mi się kojarzy. Serio, ona ma taki nosek. Przepraszam. Naprawdę odczuwam wyjątkową niechęć do tej kobiety. Wpiszcie sobie Peggy McIntosh White Privilege PDF i wam wyskoczy któraś wersja z jej artykułu. Przeczytajcie sobie te punkty. To ma 7 stron. To jest tekst naukowy, który faktycznie treści ma tyle, a reszta są po prostu punkty. I te punkty tak rozszerzają się na jakieś tam 6 stron i to jest ich kilkadziesiąt. Sprawdźcie sami, zastanówcie się nad tym. Zamiast check your privilege to check your premises i zastanówcie się, czy naprawdę warto dawać się nabierać tego typu szarlatanerii. I na koniec, z faktu, że nie zgadzamy się z tą narracją, że istnieje coś takiego jak białe uprzywilejowanie, nie twierdzimy, że nie istnieje rasizm białych względem czarnych. Są takie osoby. Są w Polsce. Myślę, że cała masa. Są w Stanach, chociaż myślę, że w mniejszości i to dużej, bo to jednak jest pierwsze takie multirasowe społeczeństwo, które generalnie się dogaduje i funkcjonuje. Więc naprawdę trzeba odróżnić absurdalne twierdzenia i wymagania szarlatanów od prawdziwych problemów. Od prawdziwych problemów. No, nie trzymajcie własnej winy, która jest niezasłużona. Trzymajcie się mocno. Do usłyszenia następnym razem. Widzimy się za tydzień. Cześć. Hej.